Witajcie w IQ Nail Studio. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, jak bezpiecznie przede wszystkim używać całążek. Zapraszam. Oczywiście każda stylistka to taki mały magik, można powiedzieć, który potrzebuje oczywiście swojej różdżki. Jest to fryzarka, no ale również cążki. Więc pamiętajcie, żeby cążki były bardzo dobrej jakości, ponieważ jeżeli użyjecie cążek, które nie są dobrej jakości, to mogą nie powtarzać waszych ruchów tak, jakbyście tego chciały. Jedna bardzo ważna rzecz, to są jednak narzędzia tnące, którymi jesteśmy w stanie zranić klientkę. Nawet najlepszym się to zdarza, uwierzcie, zdarza się. Dlatego cążki muszą być sterylne w sterylnych pakietach. I koniec. Kropka. No to teraz najważniejsze. Jak usunąć tą skórkę? Pamiętajcie, że usuwamy tylko i wyłącznie część martwą, nieżywą. Ponieważ jeżeli usuniemy żywą, no to może polać się krew. Raczej zdecydowanie poleje się krew. Dlatego usuwamy tylko część mocno ograniczoną. Jeżeli wcześniej opracowaliście skórki frezami, to będzie ona mocno ograniczona i będziecie w stanie zobaczyć, jaką część możecie wyciąć, a jakiej nie. Dobrze, to skoro wiemy, co wyciąć, to teraz jak to wyciąć. Ważne jest to, żeby trzymać cążki zdecydowanie, żeby rzeczywiście te cążki były przedłużeniem waszej dłoni i tego, co ta dłoń chce zrobić. Ponieważ często niestety dłoń próbuje zrobić co innego, ale cążki przez to, że są złej jakości, nie odbijają dobrze albo odbijają tylko do pewnego momentu, czyli to ostrze nie zamyka się tak, jak powinno. To teraz odpowiedzmy sobie, jaka długość ostrza będzie właśnie dla Ciebie najlepsza. To wcale nie jest taka prosta odpowiedź, ponieważ tak naprawdę powinniśmy dostosować to głównie do rodzaju skórek. No bo załóżmy, że mamy bardzo malutkie dłonie i bardzo malutkie skórki, a będziemy używać cążek 5 mm. No nie mamy tutaj takiej precyzji, jaką byśmy chciały, prawda? Z kolei, jeżeli mamy bardzo duże dłonie i na przykład do tego bardzo duży kciuk, będziemy używać trójek, to zajmie nam to wieczność. Oczywiście musicie to dostosować głównie pod swoje własne preferencje, bo znam takie osoby, które po prostu tylko i wyłącznie trójki, albo tylko i wyłącznie piątki, nieważne jaka byłaby to klientka. Po prostu próbujcie i zwróćcie uwagę na to, z jaką akurat skórką pracujecie. To teraz zapraszam Was, żebyście mogły zobaczyć na własne oczy, jak używać cążek. Mam nadzieję, że już wiecie wszystko na temat cążek i tego, jak bezpiecznie usuwać skórki. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, no to zapraszam Was do sekcji komentarzy. Z pewnością odpowiemy. Tymczasem ja żegnam się z Wami. No i do następnego odcinka.